Mateusz Bęcz, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wydarzenie telewizji regionalnej. Znęcał się nad rodzicami. Na miejsce dyżurny skierował dwa patrole policji, które zatrzymały agresora. Mężczyzna podczas zatrzymania, podczas interwencji stawiał opór. Niedziela palmowa w Rynku. Pierwszy raz robiłam taką palmę, także trochę trudno było, ale już w przyszłym roku będzie lepiej. Syn znęcał się nad rodzicami. Mężczyzna z Jawora wkrótce odpowie przed sądem. Do więzienia może trafić nawet na 5 lat. Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna był agresywny, pijany, okaleczył się. Groził swojemu ojcu, że go zabije. Na miejsce dyżurny skierował dwa patrole policji, które zatrzymały agresora. Mężczyzna podczas zatrzymania, podczas interwencji stawiał opór i znieważył wielokrotnie interweniujących policjantów. Mężczyzna odpowie za znęcanie się nad rodzicami i znieważenie policjantów. 32-latek otrzymał zakaz kontaktowania się i zbliżania do rodziców. Musi też wyprowadzić się ze wspólnego mieszkania. Wkrótce stanie przed sądem. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Wybrano najpiękniejszą, a przy tej okazji wszyscy chętni mogli poświęcić wielkanocne palmy. Na płycie lubińskiego Rynku odbyły się uroczystości związane z Niedzielą Palmową. Jeśli klękasz Pana Boga, zaklasz dłonie. Tradycja Niedzieli Palmowej jest znana od wielu lat. Tego dnia chrześcijanie upamiętniają wjazd Jezusa do Jerozolimy i rozpoczynają Wielki Tydzień. W Ewangelii czytamy, że kiedy Pan Jezus przyjeżdżał do Jerozolimy, witały go tłumy ludzi, witały go w ten sposób, że śpiewały na Jego cześć. Pod jadącego na osiołku Pana Jezusa rzucano płaszcze, palmy. To był taki moment chwały Pana Jezusa, a jednocześnie zapowiedź tego, że niedługo będzie realizował wolę Ojca. Chętni mogli wziąć udział w konkursie. Jurorzy mieli nie lada orzech do zgryzienia, bo wielu mieszkańców przyniosło piękne, własnoręcznie wykonane palmy. Najistotniejszym elementem jest wkład pracy twórczej każdej osoby, która będzie tę pracę prezentować. Będziemy stawiać na naturę, bo dzisiaj czas, który sprzyja ekologii i winien tej ekologii sprzyjać, a poza tym myślę, że palma, z którą Pan Jezus wjechał do Jerozolimy, jest najpiękniejszym dowodem na to, by natura stała się dla nas potrzebna na co dzień. Brawo! I to jest pierwsze miejsce, to jest ta palma! Najpiękniejszą wykonała pani Elżbieta z córką, które zdobyły pierwszą nagrodę w konkursie. Jej wykonanie zajęło kilka godzin, a panie wykorzystały naturalne elementy. Kwiaty, które zasiałyśmy już w lecie, przygotowywałyśmy się do tego. No bukszpan, pan, wszystko z ogródka było. No, pierwszy raz robiłam taką palmę, także trochę trudno było, ale już w przyszłym roku będzie lepiej. Po tej uroczystości palmy wszystkich uczestników zostały tradycyjnie poświęcone. Dokonał tego ksiądz Mariusz Jerzewicz, który przejechał po płycie lubińskiego Rynku na koniu. Następnie chętni udali się na msze święte. Długa odsiadka grozi 22-latkowi, który wsiadł na cudzy motorower, mając w organizmie 2,5 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali go dzięki reakcji świadków. Dyżurny legnickiej policji otrzymał zgłoszenie o pijanym kierowcy motoroweru, który jechał przez Rzeszotary. Na miejsce ruszył patrol drogówki. Po przybyciu policjanci otrzymali informację od świadków, że mężczyzna ten jeździł od krawędzi do krawędzi drogi, wywrócił się, a następnie odjechał. Policjanci udali się we wskazanym kierunku. Na motorowerzystę natknęli się na ulicy Poznańskiej. Doniesienia świadków się potwierdziły, bo mężczyzna jechał zygzakiem. Nie chciał też zatrzymać się na sygnał do kontroli. Kierujący uciekając jechał pod prąd, wjeżdżał na chodnik i teren zielone. W pewnym momencie gwałtownie skręcił i wjechał w uliczkę zagrodzoną słupkami bezpieczeństwa, gdzie uniemożliwiała ona wjazd dla radiowozu. Policjanci w związku z tym objechali to miejsce. Po chwili zobaczyli leżący motorower i idącego chwiejnym krokiem mężczyznę. 22-letni mieszkaniec gminy Miłkowice wydmuchał 2,5 promila alkoholu. Jak się okazało, jego dwukołowiec był kradziony. Kierowcy grozi 5-letnia odsiadka zarówno za jazdę po pijanemu, jak i za kradzież. 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jego głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z tym schorzeniem.
W szkole podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi obchodzono Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Wszyscy uczniowie w szkole ubrani byli w kolorze niebieskim. Po raz pierwszy również placówka przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Niebieskie Igrzyska. Niebieskie Igrzyska polegały na tym, żeby pokazać dzieciom, że każdy tak naprawdę ma możliwość i prawo wzięcia udziału w sportowej rywalizacji, że wszyscy jesteśmy wartościowi i każdy z nas może pokonać samego siebie. I tutaj właśnie, tak jak powiedziałam, wziąć udział w sportowych rozgrywkach. Konkurencje drużynowe służą integracji oraz rozwijaniu i wzmacnianiu więzi. Tutaj mieliśmy zabawy, które miały integrować grupę rówieśniczą, ale także zabawy z emocjami, były pufki emocji. A jak wiemy, osoby w spektrum autyzmu często mają trudność tutaj w rozpoznawaniu niektórych emocji i na to też chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę dzieciom. W szkole podstawowej nr 1 w Lubinie uczy się aktualnie około 30 uczniów ze spektrum autyzmu. Wszystkie dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają zajęcia, które nazywają się rewalidacją, są dostosowane do rodzaju niepełnosprawności. Dzieci z autyzmem mają takie zajęcia właściwie z zakresu komunikacji, bo to jest to, co szwankuje najbardziej, czyli ta umiejętność bycia w społeczeństwie, bycia częścią grupy i tego my uczymy na zajęciach terapeutycznych. Staramy się robić to tak, żeby nigdy uczniowie z autyzmem nie byli sami, tylko właśnie w grupie takiej terapeutycznej ze zdrowymi rówieśnikami, bo tego się mają uczyć. Celem wielu akcji organizowanych w ramach Światowych Dni Świadomości Autyzmu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Kiedy widzimy i często o takich sytuacjach opowiadają nam rodzice, widzimy dziecko teoretycznie super rozwinięte, prawda, zdrowe, silne, które krzyczy, rzuca się na podłogę, zachowuje się w taki sposób, że łatwo jest powiedzieć, że jest niegrzeczne, źle wychowane, rodzice coś źle robią. Tutaj jest jeszcze takie właśnie poczucie winy ze strony my jako ta zdrowa część społeczeństwa wpędzamy te osoby w takie poczucie winy. Dlatego trzeba akurat o tym rodzaju niepełnosprawności tak dużo mówić, tak dużo tłumaczyć, że to dziecko zachowuje się w taki sposób, w jaki postrzega świat. Autyzm to zaburzenie rozwojowe związane z nieprawidłową pracą mózgu. Osoby dotknięte autyzmem mają problemy z komunikacją, postrzeganiem świata czy prawidłowym rozumieniem relacji społecznych. Zielone na co dzień przedszkole wyjątkowo zmieniło swój wystrój na niebieski. Nie bez powodu. Z okazji Światowego Dnia Autyzmu do wyjątkowej zabawy zaproszono wszystkie przedszkolaki. Było wspólne śpiewanie piosenek i tańce. Dzieci miały okazję również przejść ścieżką sensoryczną. Dzisiaj jest Dzień Autyzmu. I co z tej okazji robicie w przedszkolu? Ubieramy się na niebiesko. Całe przedszkole świętuje Dzień Autyzmu. Chodziliśmy po rzeczach, które są zrobione dla autyzmu. I tam też widziałam, dotykałaś taki napis. Mhm. On miał taką fakturę. Mhm. I był w takich, był zrobiony z popcornu. Jeden był z takiej poszewki milusiej. Ubieramy się na niebiesko i się na przykład to przebawimy. Mhm. A jak się dobrze bawicie? Co takiego robicie? Na przykład robimy sobie fajne zabawy. Z okazji Światowego Dnia Autyzmu w placówce zorganizowano również wyjątkowy konkurs. Każde dziecko przygotowało pracę plastyczną w formie A4, którą dostarczali tutaj do naszego przedszkola. Pracę plastyczną przygotowali z opiekunem ze swojej grupy. Za pomocą pracy plastycznej dzieci miały pokazać, w jaki sposób rozumieją autyzm. Konkurs adresowany był do wszystkich szkół i przedszkoli z Lubina. Jego celem było poszerzenie świadomości oraz wiedzy na temat autyzmu. Joanna Zapaśnik przyznaje, że do placówki uczęszczają dzieci ze spektrum autyzmu. Dzieci, przebywając na co dzień z takim dzieckiem ze spektrum autyzmu, bardzo są na nich otwarte. Starają się i pomagają w codziennym życiu. Dziewczynki bardzo chętnie wspierają inne koleżanki, doglądają tego, żeby one też czuły się dobrze w tej grupie, zapraszają do zabawy, zapraszają do pracy. Dzieci nie mają z tym problemu, że panie więcej spędzają czasu z innymi dziećmi niż z nimi. Chcą, żeby to dla każdego z grupy było jak najlepsze. Można też tak uznać, że dzieci tak naprawdę nie widzą tej różnicy. Po prostu pani czasami więcej spędzi czasu z innym dzieckiem,
dzieckiem, bądź to dziecko wychodzi na terapię i inne zajęcia dodatkowe. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu rozpoczyna cały miesiąc akcji, które mają upowszechniać wiedzę na temat tego zaburzenia. Jednym z symboli, które im towarzyszą, jest kolor niebieski. Od kilku lat publiczne miejsca w Lubinie podświetlane są na niebiesko w geście solidarności z osobami autystycznymi i ich bliskimi. Nie inaczej było również w tym roku. Palmy wielkanocne stworzone z papieru, pisanki zdobione techniką dekupaż czy przepiękne ekologiczne wianki. To wszystko tworzyli uczestnicy warsztatów, które zorganizowało Centrum Działań Twórczych. Centrum Działań Twórczych w ten sposób chciało młodszych i nieco starszych uczestników warsztatów wprowadzić w świąteczny klimat. Przygotowano dla nich gro warsztatów i atrakcji. Mamy 75 uczestników i tak, pierwszy warsztat to są ekowianki, gdzie z mchu, paproci, z elementów naturalnych powstaną wianki wielkanocne, które mogą stanowić dekoracje i stoł, drzwi, także będą na pewno piękne, oryginalne. Zapraszamy również na palmy wielkanocne, symbol świąt. I oczywiście mamy pisanki z dekupażu. To jest technika dekoracyjna, która pojawia się u nas i naprawdę jest bardzo efektowna. Dekorowanie techniką dekupaż rzeczywiście do najłatwiejszych nie należy, ale najmłodsi z pomocą instruktorów tworzyli piękne pisanki. Jest to technika naklejania motywów serwetkowych, czyli z bardzo cieniutkiego papieru. Naklejamy ten papier na styropian, następnie wygładzamy to. Oraz nakładamy bardzo dużo warstw różnych klejów, lakierów, tak żeby powierzchnia naklejanych motywów stała się taka gładka, szklista. Po prostu motywy muszą się wtopić w przedmiot. Każdy chętny mógł sobie zrobić zdjęcie, które mogło posłużyć jako pamiątka lub świąteczna ozdoba. Na uczestników czekało także tworzenie ekowianków, a w tych zajęciach brały udział całe rodziny. Bardzo dobry czas na spędzenie przed świętami, szczególnie tutaj z dziećmi można wspólnie spędzić czas, gdzie zazwyczaj jest go mało w tygodniu. Idealna sytuacja i czas, żeby tutaj odpocząć, przygotować się, a przy okazji coś wspólnego, fajnego zrobić. Mnóstwo zabawy i uśmiechów dostarczyły także zajęcia, podczas których młodzi ludzie tworzyli wielkanocne palmy. Będzie nam potrzebna drewniana konstrukcja, papierowe paski. Będziemy formować te papierowe paski, używać do tego koralików, nawlekać na niteczki. I jeszcze takich kreatywnych drucików, które będą na samej górze palmy. W piątkowe popołudnie w Centrum Działań Twórczych każdy znalazł coś dla siebie. Kwiaty i wieńce pod pomnikiem świętego Jana Pawła II w Lubinie. W ten sposób zebrani uczcili 18. rocznicę śmierci papieża Polaka. Każdego roku pod pomnikiem świętego Jana Pawła II przedstawiciele samorządu duchowieństwa, ale również mieszkańcy miasta przychodzą, by uczcić kolejną rocznicę śmierci papieża Polaka. Ja uważam, że to był papież, który naprawdę, przede wszystkim Polak, to jest najważniejszy, prawda, i spełnił wszelkie nasze marzenia, prawda, i na pewno będziemy każdą rocznicę upamiętniać w ten sposób, tak jak to dzisiaj się odbyło. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Papieżem był przez 26 lat. Został ogłoszony świętym 27 kwietnia 2014 roku, czyli 9 lat po śmierci. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.